czwartą niedzielę Adwentu dzieci z przedszkola Poziomka w Skarbimierzu wystawiły jasełka. To wyjątkowo duże przedsięwzięcie, w którym wzięło udział prawie 100 przedszkolaków. Myślę, że udało się wszystko dzięki dobrej logistyce i wspaniałej kadrze, bo to każda z pań miała wydzielone zadanie, przygotowanie, a w tym ostatnim tygodniu robiliśmy już wspólnie próby. I naszym planem jest zawsze, żeby przygotować się do tego nadejścia Pana Jezusa właśnie dzięki dzieciom. No i myślę, że to magia świąt, czyli to, co się wszystko dzieje do Wigilii, to nas poniekąd też przemienia, tak? Że jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy dla siebie milsi. Taki występ to duże wydarzenie dla całej rodziny. No Majcia była Maryją, a Kubuś był kim? Pastuszkiem Kubuś byłeś? Tak? Nie, dzieckiem z darem. A, dzieckiem z darem on dawał czapeczkę i szaliczek, żeby Jezusek nie zmarnął, tak? Świąteczną atmosferę dzieci wprowadziły do swoich domów już podczas przygotowań. W domu razem ćwiczyliśmy codziennie, prawda? Tak. Tak? Jak jechaliśmy po choinkę i w domu jak ubieraliśmy choinkę, zawsze sobie ćwiczyliśmy. Jasełka przyciągnęły do kościoła w Skarbimierzu prawdziwe tłumy. To, co się stało dzisiaj tu w naszej świątyni, to jest to, o co tak naprawdę chodzi w tych świętach. Wiemy, że biegniemy po prezenty, ja sam biegłem po piękne choinki, żeby były. To wszystko jest bardzo ważne, ale tak naprawdę najważniejszy to żółbek. Ta miłość przychodząca do nas, która mówi wprost o wzajemnej życzliwości, szacunku i zgodzie między nami, w naszej ojczyźnie i całym świecie. Oby piękna tradycja jasełek utrzymała się w Skarbimierzu, a dzieci co roku wprowadzały nas w wyjątkowy, świąteczny nastrój. A w kościele...